Hey, witam Was serdecznie, z tej strony Hallax, słuchajcie, dzisiaj o godzinie 21.00 zapraszam Was na zabawę w Armored Warfare. Aby była równowaga, wczoraj mogliście wygrać gry The Long Dark w World of Tanks na polowaniu. Wszyscy, którzy wygrali, już gry dostali, bo rozsyłałem jakieś dwie godzinki temu. A w Armored Warfare będzie można wygrać, już Wam pokazuję co... A więc przede wszystkim to będzie czwarty poziom, chyba i polski BWP. Kto tam jeszcze nie ma. Następnie będzie kilka. No, nie wiem ile, ale tam jakieś na pewno jeszcze mi zostały czołgi. Właśnie te. Czyli Chieftain. I dodatkowo znajdą się ze dwa, trzy kodziki na premkę. Cóż to będzie dzisiaj za zmaganie. Przede wszystkim przygotujcie te pojazdy, czyli poziom pierwszy, zarówno PT-76, jak M113, oraz dodatkowo fajnie by było, gdybyście dysponowali babokami, albo Abbot albo czwartego poziomu baboki, yy, czyli, czyli, czyli M109 i Goździk. Tego typu pojazdów potrzebujecie, Główna konkurencja będzie taka, że w prywatnej bitwie zaraz Wam tutaj pokazuję zawsze są dwie bazy dwa kółka prawda i należy przejąć bazę przeciwnika. Ostatnio, jak robiliśmy polowanie, bardzo się to sprawdziło. To znaczy, chodzi o to, że jeżeli jakiś przeciwnik wiedzie już do waszego kółka, jest absolutnie nietykalny, to po pierwsze, po drugie, on może do was strzelać. Natomiast, jeżeli na przykład zdarzy się tak, że jedna osoba wiedzie, to wy wtedy nie macie wyjścia i musicie jak największą liczbą zaatakować ich kółeczko, ich to ten teren przejęcia i po prostu. No, szybciej skapować, innymi słowy, wygrywa ta drużyna, która skapuje bazę przeciwnika albo wybije, oczywiście, przeciwnika. Dosyć fajnie się to sprawdziło. Konkurencje też będą związane z babokami, czyli artylerią. Poganiamy się troszeczkę tymi artyleriami, zobaczymy. No, tutaj, tak troszeczkę gorzej to niż w woc wygląda, ale myślę, że z biegiem czasu jakaś konkurencja. Będzie dopracowana. Także dzisiaj na hitboxie 21. Zapraszam osoby, które grają w Armored Warfare i które jeszcze nie mają tego czołgu, no bo kurczę, praktycznie wszyscy już macie, no ale może tam jeszcze znajdą się jacyś chętni. Zobaczymy. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.